Słowo Boże na dziś, 19 marca. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 89. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Twoje potomstwo utrwale na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwale z Nim będzie moje przymierze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jemu potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem Cię ojcem wielu narodów, przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Oto słowo Pańskie.